Cześć, zapraszam Cię bardzo gorąco na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zajmiemy się równaniami macierzowymi. Aby można było rozwiązywać równania macierzowe, musisz mieć opanowane podstawy dotyczące wykonywania działań na macierza, czyli dodawanie macierzy, odejmowanie macierzy, mnożenie macierzy przez liczbę, kiedy macierze można ze sobą pomnożyć, następnie transponowanie macierzy i macierz odwrotną. Dopiero wtedy, kiedy to masz opanowane, zapraszam Cię na tą lekcję ze mną. Pierwsze równanie macierzowe, jakie mamy rozwiązać, wygląda niby na proste, prawda? No bo mamy tutaj macierz 2 na 2, ale tak naprawdę do końca on takie banalne nie jest, bo muszę tutaj pewne rzeczy Tobie wytłumaczyć. Otóż, jak to równanie zapisać za pomocą tak jakby niewiadomych? Macierz jakaś A, którą ja sobie nazwę, że to jest macierz A, pomnożona przez macierz X ma dać nam macierz B. Równanie macierzowe, czyli mamy same macierze i naszym zadaniem jest wyliczyć x macierz. Żeby to zrobić, to ja teraz muszę obustronnie wykonać takie działanie. Muszę pomnożyć, bo macierz A, jak ja ją pomnożę przez macierz odwrotną, to dostanę tak jakby identyczność. Czyli normalnie na liczbie to jest 1, a w macierzach to jest macierz identycznościowa. Zatem ja teraz muszę to A pomnożyć przez A domnią z pierwszej. Tylko uwaga, jeżeli ja mam to pomnożyć, to dla mnie ma bardzo duże znaczenie, z której strony będę mnożyła obustronnie przez A do minus pierwszej. Będę mnożyła przez A do minus pierwszej, ale to A do minus pierwszej muszę z tej strony, czyli z lewej strony, ja zapiszę to tak, zapiszę z lewej strony. Ma to duże znaczenie, bo gdybym miała odwrotnie, to bym musiała pomnożyć z prawej strony x, a ja mam to pomnożyć z lewej strony. Czyli jednym słowem, popatrz, jak ja to pomnożę z lewej strony, będę miała tak, a do minus pierwszej razy a razy x, to się równa a do minus pierwszej razy b. Ja działam obustronnie, tak jak się zwykłe równania z matematyki rozwiązuje. I teraz a do minus pierwszej razy a, to jest ta macierz identyczności, którą mogę pominąć i napisać, że to się równa x. Czyli a ten nasz x to będzie a do minus pierwszej razy b. Zatem, żeby wyznaczyć stąd x-a, popatrz, to ja muszę zrobić macierz odwrotną do macierzy a i ją pomnożyć przez b i to będzie koniec. Czyli można sobie tak na razie na literkach przekształcenie zapisać. Ważne z której strony, czy z lewej, czy z prawej. To ma wielkie znaczenie. Ja robię z lewej strony, żeby było koło a do minus pierwszej, żeby było a, żeby to dało nam tą macierz identyczności, czyli taką macierz, gdzie na przekątnej są same jedynki. I w wyniku czego otrzymujemy, że macierz x powstanie jako iloczyn macierzy a do minus pierwszej i macierzy b. Czyli ja już widzę, że muszę stworzyć a do minus pierwszej. Muszę mieć wyznacznik tej macierzy. No więc wyznacznik tej macierzy będzie bardzo prosta sprawa. 4 razy 9 to 36, odjąć to razy to jest minus 36, czyli tak jakby dodać 36, czyli ten wyznacznik to jest 72. Czyli ja teraz będę tworzyła macierz, jak pamiętasz, tych minorów. Ona jest tak zbudowana, minus 1 i teraz mam pierwszy wiersz, pierwsza kolumna, czyli 1 plus 1. Później będziemy mieć minus 1, pierwszy wiersz, druga kolumna. Później będę miała minus 1, drugi wiersz, pierwsza kolumna. I później minus 1, drugi wiersz, druga kolumna. I teraz, jak ja skreślę pierwszy wiersz, pierwszą kolumną, mam samą dziewiątkę, czyli tu już nie muszę nic więcej zapisywać, żadnych minorów, bo to są same liczby po skreśleniu. W tym wypadku, jak mam macierz 2 na 2. Teraz to z tym skreślam, mam minus 6, czyli razy minus 6. Dalej. To z tym skreślam, mam 6, czyli razy 6 i skreślam to z tym, mam 4. To się równa i teraz mam, tu jest do potęgi drugiej, czyli dodatnie, czyli mam 9. Tu mam na minusie razy minus 6, to mam po prostu plus 6. Tu mam na minusie razy 6, czyli będzie minus 6. Tu mam na plusie 1, prawda, razy 4, no to mam 4. Czyli moja a do minus pierwszej to będzie 1 nad 72, bo to będzie ten wyznacznik, 1,72, prawda? I teraz ja tutaj robię macierz transponowaną, czyli będę miała 9, 6, wiersz przechodzi na kolumnę i ten wiersz przechodzi na kolumnę. To się równa, no i teraz tylko to pomnożę, czyli 1,72 razy 9 to będę miała 1 ósmą.
Tutaj będę miała minus 1 dwunastą, jak pomnożę, minus 6 razy 1 72. Tu będę miała znowu 1 dwunastą i tu będę miała 1 18, 4 razy 1, 72. To jest macierz a do minus pierwszej. I teraz moje x to będzie się równało. Ta moja macierz 1 ósma minus 1 dwunasta, 1 dwunasta, 1 osiemnasta pomnożona przez macierz b, a macierz b to były te macierz jedyneczek, prawda? Czyli to się równa. No i teraz przypominamy sobie mnożenie macierzy, czyli wiersz z kolumną. Wiersz z kolumną. No to będziemy sobie to mnożyć. Ten wiersz z tą kolumną, czyli 1 ósma minus 1 dwunasta będzie. 1 ósma minus 1 dwunasta. W zasadzie to sprowadzanie do wspólnego mianownika może nawet nie było takie istotne. Czyli 9 mamy 72 minus mamy 6 72, czyli mamy 3 70. Drugie, więc możemy sobie zapisać 3 72. Teraz to z tym mamy sytuację tą samą, bo są jedynki, czyli też 3 72. Teraz to mnożymy z tym, czyli 1 12. Tutaj mamy to pomnożone, czyli możemy napisać 6 72, dodać 1 18, to będą 4 72. Czyli mamy po prostu 10 72, czyli ten wiersz z tą kolumną, czyli będzie 10 72. No i tutaj tak samo ten wiersz z tą kolumną, też mamy 10 72, więc po prostu możemy jeszcze sobie poskracać. Trójkę z 72 to będzie 1 24, 1 24, tu przez 2 5 36, 5 36. I w taki oto sposób otrzymaliśmy ten x, czyli to macierz x, czyli jednym słowem rozwiązaliśmy równanie macierzowe. No nie dziwi Cię to, że rozwiązaniem równania macierzowego jest macierz. No skoro nazywa się równanie macierzowe, to najczęściej w wyniku, znaczy no w ogóle w wyniku jest właśnie macierz. Tylko najczęściej ta macierz oczywiście nie jest wymiaru 1 na 1, żeby mogła potraktować jako, to jako liczbę, tylko najczęściej jest to wymiar właśnie większy niż 1 na 1, czyli na przykład tak jak tutaj 2 na 2. Teraz rozwiązujemy równanie macierzowe numer 2, czyli chcemy z tego równania naszego wyznaczyć macierz x. Nie będzie to trudne równanie ze względu na to, że nie ma tutaj do wykonania macierzy odwrotnej. Ona zawsze jest najtrudniejsza ze wszystkich działań. Owszem, jest długie to równanie, ale do wykonania w miarę szybko. Czyli tak, 2x transponowane, tego nie jestem w stanie na razie wykonać, bo nie wiem, jaka to jest macierz x. Otwieram nawias, wykonuję mnożenie tych macierzy. Czyli, czy ja mogę pomnożyć? Tak, ten wymiar to jest 2 na 2, ten wymiar 2 na 2, te dwójeczki się skrócą, no i powstanie nam macierz 2 na 2, więc jak najbardziej wykonać to mnożenie macierzy mogę. Czyli przypominam, ten wiersz mnożymy najpierw z tą kolumną, czyli minus 2 razy będzie tak jakby 1, czyli po prostu minus 2 będziemy mieć, no i tyle, i plus 0 dalej. Tu będzie z tego 1 plus 0, czyli 1, bo mnożymy pierwszy wiersz przez pierwszą kolumnę, później przez drugą kolumnę. Teraz to samo robimy z drugim wierszem, czyli z tym, czyli 3 razy 2 to jest 6 i 1 razy 0, no to i tak się tam nie zmienia, czyli 6. Teraz 3 razy minus 1 to jest minus 3 i plus 1 razy 3 to jest 3, czyli będziemy mieć po prostu 0. I to transponować trzeba będzie. To się równa, przepisujemy, bo z tym też nic nie zrobimy. No to patrzymy sobie, już mamy krótsze to równanie. Co możemy wykonać? No to transponowanie. Czyli to przepisujemy na razie, dodać. Transponowanie, czyli wiersze stają się kolumnami, czyli będzie taka kolumna, no i druga kolumna będzie taka. Teraz, co musimy zrobić? Oczywiście musimy przenieść, tak jak się zwyczajnie równania rozwiązuje liniowe, że wiadome na jedną, a nie wiadome na drugą stronę. Czyli to jest jakby wiadoma macierz, przerzucamy ją, czyli będziemy mieć dwa macierz pomnożona przez no, tą dwójkę, ta macierz nasza x, transponowana. Tu przerzucamy, czyli ja przepiszę 1, 2, 0, minus 1, odjąć. I teraz ta moja przerzucona, oczywiście porządnie macierz
ta druga. Więc teraz muszę wykonać to odejmowanie. Przypominamy sobie, jak odejmujemy macierze. Muszą być tego samego wymiaru i każdy element z odpowiadającym elementem w drugiej macierzy. 1 odjąć minus 2 to będzie 3. 2 odjąć 6 minus 4. 0 odjąć 1 minus 1. I minus 1 minus 0 minus 1. Teraz popatrz, co zrobimy. Teraz musimy obustronnie transponować, bo transponowanie transponowanej macierzy powoduje, że te transponowania, czyli tak, wiersze stają się kolumnami, a później znowu te kolumny stają się wierszami. Czyli jednym słowem, jeżeli ja tą moją macierz 2x transponuję, jeszcze raz transponuję, to po prostu tak jakby transponowanie znika, czyli mam macierz 2x. Teraz tu muszę transponować, to od razu to zrobię, czyli będę miała 3 minus 4 minus 1 minus 1, czyli wiersze stają się kolumnami. No i teraz obustronnie dzielę zwyczajnie przez 2 i już dochodzę do samutkiego końca. Każdy element dzielę przez 2, czyli będę miała 3 drugie minus 1 druga minus 2 minus 1 druga, czyli to jest moje rozwiązanie, taka tablica liczb, taka macierz x jest właśnie rozwiązaniem tego mojego równania macierzowego. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, żeby rozwiązywać tak już elegancko, szybko, fajnie równania macierzowe, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem zapraszam już na kolejną lekcję ze mną.